Moim współprowadzącym dzisiaj Sławomir Peszko. Dobry wieczór. Jak zwykle przygotowany na 40%, a oprócz tego dwóch potężnych zawodników z ogromnym potencjałem. Ich walka może być genialna, a czy powiedzą dzisiaj coś ciekawego, sami się przekonacie. Konrad Karwat oraz Jarek Ninja. Siemanko. Konrad, ty już nie raz byłeś w tej roli w różnych programach, natomiast Jarek, dla ciebie to wszystko jest wielką nowością. Otwierasz nasz program i ja tylko wam powiem, że kiedy ostatnio Jarek pokazał swoje triki, byliście zachwyceni. Tutaj jak go zapytałem, czy pokaże, od razu zaczął robić swoje. Ja myślę, że możemy od tego zacząć. No, możesz przywitać naszych widzów. Ja nie wiem, skąd bierzesz te pomysły, ale to jest prawdziwy ninja. Już na dzień dobry. Sławek, twoja kolej. Człowieku, ja jestem trzeźwy jeszcze, spokojnie. Właśnie, Mateusz, czy ja mogę mieć tutaj, Mateusz, czy ja mogę mieć radę tutaj dla swojego przeciwnika? Tak, o proszę. Czy Jarku, ja bym chciał, żebyś uważał, żebyś butelki z wodą nie pomylił, że Sławka się nie napił, bo potem to może... Potem te, wiesz, wszystkie te akrobatyki... Czekaj, stop, być... stop, ale czyli to Rose jest? Pijany mistrz będzie wtedy. Czyli to Rose ma być, tak? Tak. Rose Sławka. Przypomnijmy, że możecie pisać do nas swoje pytania, możemy się z wami dzwaniać, macie podany numer, telefon w internecie, czy to wszystko śledziłeś i czytałeś? Nie śledzę, nie psuję sobie głowy tym. Ja wiem, że ludzie wykupują rzeczy, były ich kilkanaście do tyłu, starają się to zarzucić, to ja już jestem takim człowiekiem, jaki kiedyś byłem, staram się normalnie funkcjonować, a to co było kiedyś, a ktoś to wykopuje, ludzie mnie znają, po prostu poznali mnie, zapracowałem na swój wizerunek i po prostu nie wnikam, bo wiem, jak to jest dla niektórych ludzi, którzy w ogóle mnie nie znają, wolą coś wykopać, żeby zrobić jakąś sensację, ale to nie dla mnie. Tylko wiesz, jeżeli to jest twoja przeszłość i mówisz, że o ciebie ogromne mówić o tym, że nie stosujesz żadnych środków w ogóle, to wydaje mi się, że dobrą platformą jesteśmy teraz my do tego, żebyś ty mógł jakkolwiek się tego podnosić, ponieważ każdy wywiad z tobą, każda część konferencji, gdzie ty brałeś udział, jest zaspamowana mnóstwem komentarzy, bo to jakiś dziennikarz wyciągnął cały tekst informacji, potem to już latało wszędzie, więc nie wiem, jak też, ale wydaje mi się, że warto byłoby jakkolwiek podnosić się do tego tematu. No, to tam coś, nie, coś powiem, jak będzie trzeba, nie? Okay. Ale to. Ogólnie nie lubię przekopywać starej przeszłości, bo każdy ją różnie odbiera, nie? Ludzie też to inaczej przedstawiali, inni ludzie inaczej już mówią. Ja mam swoją wersję, ale moja wersja jest dla niektórych ludzi po prostu, jak się trzymają wersji tej, co gdzieś tam się usłyszeli. No ja po prostu nie żyję tym i tyle. Odciąłem się kiedyś, miałem problemy nałogowe, żyłem ulicznym trybem życia, odciąłem się od tego i po prostu tego nie wracam. Żyję tak na trzeźwo przede wszystkim i nie wracam do klimatu, kiedy robiłem dwie rzeczy, nie? Największy błąd. Błąd dla bezpieczeństwa programu, gdzieś tam ludzie się podpisali, nie? Mateusz Jokołajka, ale nie dowiodłeś, tak? Okej, o co chodzi? Mieliśmy wesele dopiero? No przecież jest, no dziękuję, bo przepraszam, taką wersję Sławomir miał wesele, absolutnie miał wesele, że dowiezie mi skrzynkę wódki, ani Sławka, ani wódki nie było. Poprawnie były? No nie było, bo wódka Sławka nie było prawie. Ja myślę, że after musisz w takim razie zaopatrzyć Sławek po tym. Nie no, ich upoić, zobacz, Sławek będzie musiał przyjść, ja. Chociaż Sławek może nie piją. Bo ostatnio jak się wszystko wypiję, jak widać piją. I to dużo piją. Jak to? Konrad, jak ty się w ogóle na to wszystko zapatrujesz? Bo też wiem, że ty dopiero poznałeś Jarka i całą jego historię na poprzedniej konferencji, jak dopiero się wpisać na walkę, tak? Znaczy, ja Jarka postać wcześniej widziałem w internecie, ale to dobrze. Wiesz, że mojego filmiki, to wiesz, no, sobie, to mały z chłopów takich wysportowanych, duży, który potrafią robić takie, wiesz, takie sztuki po prostu, nie? Więc gdzieś go nawidywałem. No i jego stan propozycji, ja rozkojarzyłem z Jarek Ninja, tylko że no, z tych informacji dopiero nie wiedziałem, więc to przerażę. Jak sztuki to wiesz, do cyklu, a nie do walki. No, ja patrzę, jak to mówię, no. Znaczy, no, akrobacje. Ja pretensji nie mam, nie mam pretensji, po prostu ja mam swój styl bicia się, który jest troszkę inny od niektórych ludzi. Możesz trenować na sali 10 lat i mieć jakąś technikę i trafić na chłopaka takiego jak ja, który ma technikę mało przewidywalną po prostu, nie? No tak, no to musi nie da nadążyć, bo tam mnogość techniki, którą ty pokazujesz, w ogóle ta płynność tego wszystkiego, też jest zupełnie inna niż osób, które trenują w irregularny sposób. No, niektórzy mówią, że to takie machanie w powietrze, a ja powiem tak, żyję, mam 40 lat, przeżyłem trochę i żyję. No przeżyłeś trochę, to muszę powiedzieć, szczególnie po tych komentarzach. Czy wszystko w tych komentarzach jest jakimś ziarnkiem prawdy? Zależy w jakim temacie, bo... Na przykład w tym, że żeby cię obezwładnić, potrzeba było aż 8 policjantów i że i tak nic nie pomagało, nawet jak cię związali, to i tak byś w stanie to rozerwać. Nie, ja powiem, były takie sytuacje, gdzie ja miałem taki charakter ogólnie, nie? Że trenowałem sobie wszystko spokojnie, na czego sobie żyłem, ale ja jestem strasznie emocjonalny facet, nie? Ja się pokłóciłem z kobietą, to wychodziłem odreagować, ciągałem koszulkę, szpać, chlać, dźpałem wszystko, co mogłem, chlałem i miałem w dupie wszystko i opinię wszystkich wokół, nie? I robiłem sobie takie chciałem. Po prostu ulica to moje podwórko, tak jak wychodziłem, nie? Ludziom to też kazało, że tak sobie biega przypakowany facet sobie bez koszulki po ulicy, dzwoni na mnie na policję. No i przyjeżdżała policja, że ja mam charakter jaki mam, nie dam się bić po prostu, a oni do mnie z chłopami z gazem, no tylko mnie podkurwiali, no i nie podkurwiali, przybiłem, no i narobiłem sobie problemów, no i tyle, no, ale mieli problem. Nie umiem sobie wyobrazić sytuacji, kiedy jest 8 policjantów posiadających gaz i pałki i nie byli w stanie w żaden sposób zatrzymać. No bo ja udało się, udało się. Po prostu trafiali, ja powiem tak, no, jeżeli ja trenuję cały czas, pomimo tego, czy byłem wcięty czy nie wcięty, i podchodzą do mnie, gdyby do mnie podchodzili normalnie, starsi policjanci do mnie normalnie podchodzili i nie było z tym problemu, ale mocno, że nie wiedzieli, oni zaraz widzieli mnie, to podchodzili do mnie z gazem, z pałkami, mnie napierdzielali, mnie nie lej, a on stoi, leje, no to ja się nie dam bić po prostu i tyle, no, ja nie jestem jakiś fajerek, że może każdy do mnie podejść i sobie mnie popłumać, właśnie, to mnie z tego chodziło na mundur. A ty tak, co, to dalej jazda do końca z nim, czy co, odpuszczałeś? Nie, no, przeważnie było tak, że... no sorry, no nie, no. Nie wiem, czy się Monika nie zdenerwuje, bo Jarek nazwał starszą panią, także tutaj może słuchaj, bo Monika wygląda bardzo młodo, ale jak na swój wiek naprawdę wygląda bardzo, bo bardzo młodo. W przeciwieństwie do mnie niestety. Ty to jesteś najstarszy z wszystkich młodych. Słuchajcie, moi drodzy, kończymy pierwszy panel. Zapraszam was do face to face, a stańcie tutaj przed nami. A ja tylko przypomnę, że bilety możecie kupić w aplikacji Goin App na stronie Goin. 5 sierpnia to właśnie to starcie uświetni nam ten event na warszawskim Torwarze. Chciałem, żebyście powiedzieli do siebie kilka słów. Co was czeka w klatce? Możesz zacząć, Konrad. Powodzenia tam, wiesz. Nie? Też ci życzę powodzenia, ale... Będziemy się napierdalać, nie? A po tym pójdziemy sobie na jakieś bezalkoholowe. Normalnie, jak ludzie. Kto faworytem? Kto ma strach w oczach? Mam nadzieję, że damy dobrą waleczkę, nie? Ja też. No. Panowie, pozycja bokserska. Jarek Ninja, Konrad Karwat, 5 sierpnia możecie kupować pay-per-view, możecie kupować bilety na galę. Uwierzcie mi, że przeżycia, jeżeli jesteście na evencie, szczególnie, że robimy teraz w Warszawie po wielu, wielu latach, freakowy świat odwiedza Warszawę, wpadnijcie, zobaczcie, co to się dzieje, ponieważ to są niepowtarzalne emocje, mamy 12 pojedynków. Bardzo wam dziękuję. Jarek Ninja, Konrad Karwat,
jeszcze piąteczka. Ty jesteś ze mną w drugim panelu, ty nie uciekaj, ty jeszcze nie after. Konrad Karwat, bardzo wam dziękujemy. Dziękuję, poczekajcie chwilę, musimy przepiąć nowych zawodników i już niedługo się widzimy. Zostańcie z nami. Dobrze. Czasem wygrywasz, a czasem nie. I to też jest okej. Okay. Jestem Fortuna. Mówią, że sprzyjam parciarzom, ale sprzyjam wszystkim, którzy chcą to poczuć. Chcesz? Możesz pobrać aplikację i grać jak chcesz. Fortuna sprzyja tym, którzy grają. Cześć, Piotrek, czy masz pytania? Słuchajcie, no ja zasadniczo to może nie mam pytania, że ja korzystam z konwencji i taki roastik tu jest, więc może trochę zgrilluję chłopaków lekko. Mamy osobę od roastu, czy jesteście gotowi? Śmiało. No to jedziemy. Dobra, no, na początku powiem tak, chłopaki, wielki szacunek w ogóle, że startujecie w tej walce. Emerytowani sportowcy, macie coś za sobą i w ogóle, więc super. Ale na przykład nie boicie się kontuzji, bo wyczytałem w internecie, że Zbigniew, ty miałeś kiedyś coś takiego jak zakażenie kaletki, co nie? Nie boisz się, że ta kaletka znowu nawali? Nie, to wiesz, bo, to było... No to widzisz. To dobrze bardzo, bo Tomek też się nie boi kaletki, nie? On jak na przykład pierdolnie bawę na pasach, to już kaletka nie ma co przyjeżdżać, to wiesz, także spoko. W ogóle ewentualnie Peśmie przyjedzie z taksówką i zabierze go na galę i się będą dobrze bawić, także spoko. W ogóle Zbigniew, ty chciałeś wyjebać Wilfredo Leona z reprezentacji tylko dlatego, że jest z Kuby. Stary, nie wiem co ci Kuba przeszkadza. Na przykład Tomek Hajdo jest tolerancyjny. On, żeby być w programie w TVN, to musiał z Kuby wystać nasienie. To jest dobre poświęcenie. Ale Klaud, w ogóle jesteście super, że wzięliście tych dwóch panów do walki, bo oni są tacy podobni, mają ze sobą bardzo dużo wspólnego, ale różnią ich takie detale, nie? Na przykład Kaido cieszy się, jak wypadnie mu czarny na ruletce, a Batman się cieszy, jak wypadnie czarny z reprezentacji, nie? To jest taka subtelna różnica, nie? Są tak podobni. Batman robił wszystko, żeby zatrybować pasa na boisku, ale nie lubi Black Jacka. Kaido kocha Black Jacka, ale do dziś nie kuma. Co oznaczają te żółte karty i czemu Kruger zapierdala z dzieckiem po boisku? Ile razy powiedziałem Kasynie i Gianni nie zna Black Jacka, nie gra, człowieku, o czym ty mówisz w ogóle? Gra ruleta, liczy szybciej i wydał więcej na ruletkę niż ty przycinał, czy widziałeś? No i dobrze, zobacz, Batman zbiedził przez całą swoją szatkarską karierę 24 kluby, nie? I nie zarobił nawet na otwarcie sklepu monopolowego, żeby Kaido i Peszko mieli gdzie kupić wódę. Wchodził do 24 klubów i wypijał tam dwa sklepy monopolowe po to, żeby dzisiaj Peszkin zarobił na nim i kupił sobie wódę. To jest w ogóle, są takie paradoksy, nie? Bartman ma dwóje wzrostu, Kaido też jest w sumie długi, no dobra, sorry, wysoki. Kaido nie lubi słowa długi, bo mu się źle kojarzy. Tak samo jak Bartmanowi źle kojarzą się słowa ćwierćfinał i igrzyska olimpijskie. Wiem, Zbigniew, że cię to wolnie. Mężczyzny i igrzyska olimpijskie. Mam w ogóle propozycję, Peszko. Następna gala Cloud będzie się nazywała igrzyska i sprawdzimy, czy Bartmana znowu odpierdolą w ćwierćfinale, nie? Bartman, jesteś dobry w siatkówkę, nie? Powinieneś wiedzieć jako siatkarz, że po dwóch tygodniach treningu to ty dasz takie widowisko w klatce, że ludzie będą sobie wydrapiwać siatkówki w oczu. W ogóle, Bartman zarabiał na piłce siatkowej pieniążki na życie, ale był na tyle chujowy, że zamiast odbijać piłkę do dzisiaj, to teraz odbija się od finansowego dna, walcząc w klatce za grosze. Kaido też zarabiał na piłce pieniądze na życie, ale piłka przestała płacić i jest bieda. Tak, Tomku, mówię o tej małej metalowej piłce, która kręci się pomiędzy czarnym a czerwonym. W ogóle, człowiek orkiestra Tomek chwali się w wywiadzie z WP, że w Krakowie dał komuś trąbę i że wie, na co przekaże część pieniędzy z walki. Tary, my też wiemy, na komornika. Życie Tomka to jest w ogóle wchodzący absurd. Chłop przez pół życia łazi do kasyna i wmawia sobie, że kiedyś mu odda. A teraz idzie się napierdalać w klatce i wmawia sobie, że mu nie odda. Dobra, ja w ogóle będę kończył. Podsumowując, Zbigniew Bartman grał w reprezentacji od 2008 do 13, czyli o 5 lat za długo. Tomek Hajdo siedział za przejechanie człowieka na pasach 0 dni, czyli o 5 lat za krótko. Więc mam nadzieję, że wasza walka będzie trwała 10 sekund, czyli o 9 sekund za długo. Bartman uśpi Tomka tak, żeby pasy bezpieczeństwa odzyskały dawny sens i zrobi po gali wreszcie jakieś dobre szatarskie przyjęcie, na którym Peszko się napierdoli i zaatakuje jakieś kasynko, żeby jak prawdziwy piłkarz przepierdolić wszystkie zarobione pieniądze w jedną noc. Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie, ktoś wziął się. Słuchaj, to wtedy wyszło tak spontanicznie. Nie, pamiętam z pierwszego meczu na Bayernie Monachium. Ale wymieniałem już to tyle razy, że to dzisiaj krąży w necie, wiem, że... Dobra, skład szalkę, wtedy to grałeś w Widzę Mistrzów, dawaj. Przeciwko Wisła Kraków, 1-1. To nie Widzę Mistrzów. Wisła Kraków nigdy nie grała w Widzę Mistrzów. Grała. Nie, Puchar UEFA, pierwszy mecz 1-1, twoja bramka, jeżeli dobrze pamiętam. 4-1 przegraliśmy u siebie. A przecież pierwszy mecz nie było 1-1? 1-1 na Wiśle. Tak. My pamiętamy, Tomku, nie zdarzuj się. No jak, jeszcze jakieś pytania? Czy już kolegę to zdjęli? Już lecimy dalej. Tak. Też padł. Ciężko się grał przeciwko polskiej drużynie? Nie, tam w ogóle była abstrakcja w tym sezonie, bo liczyliśmy na to, że będziemy grać w Widzę Mistrzów, graliśmy Puchar UEFA. Trafiliśmy pierwsze na Legię Warszawa. Mhm. No to mówię, dobra, pod strzała już raz zagrałem. Oczywiście wiesz, no, mimo to, że przyjeżdżasz tu z reprezentacją i ci wszyscy klaskają, to przyjechałem jako inny klub. No to tych wyzwisk nie było wcale mało na trybunach. Trochę to bolało, bo za niego tam przyjeżdżałem z reprezentacją, ale pokonaliśmy Legię, mówię, dobra, się nic nie może stać. Nie? Druga runda Wisła Kraków. Ja mówię, nie, no to jest nienormalne. Mówię, że nie ma trzeciego zespołu jakiegoś. No i Wisła wtedy była naprawdę w życiowej formie, w topowej formie. No to będę nawet po porażce tej 1-4 u siebie poszedłem do chłopaków, do szatni, no bo ich znam z reprezentacji. Dobrakiem. Choćby do Kamila Kostowskiego i mi pogratowałem zwycięstwa, no bo wiesz, no, nerwy na koniec nic nie pomagają, bo bo ja wiem, co było dalej po meczu. Co wiesz? Nie. Ty nic nie dodawaj swoich. Nawet wiem, kto był na tym meczu, kogo gościłeś. A, no, nie, no dalej takich rzeczy, to wiem, nie wyciągamy gościli. Kamil Kosowski, no? Nie, no to nie byli, bo nie grali, nie, ale ogólnie bolało to, na pewno, no bo wiesz, strzelasz bramkę, gdzieś jesteś faworytem, ale wtedy naprawdę w życiowej formie był Maciek Żurawski, nie do powstrzymania. Wisła naprawdę wtedy miała petarda skład, jak na polskie warunki. Raz, czyli Kalu Ucze, Żurawski, Kuźba i Kosowski. Tak, nie, no mieli skład niemożliwy i to nas na pewno, no niesamowicie bolało, nie, no szczególnie, że tak odpadliśmy chyba w ćwierćfinale Pucharu Niemiec, grając z Monachium 120 minut z Bayernem, odpadając z rzutu karnych. Przyjechała Wisła i no co, no,
troszkę przeczepała nam dupę u siebie, nie? Także to nie podlega wątpliwościom. Dobrze, tylko kończąc ten temat, jestem ciekawy, jak to jest, kiedy grasz, wiadomo, jak są emocje w polskiej piłce, w sensie wiadomo między klubami, i grasz przeciwko Wiśle Kraków, strzelasz im bramkę, co się potem dzieje? Dostajesz pogróżki, wiadomości od kibiców, czy ludzie się zapominają? Nie, ale tam to nie chodzi o pogróżki, no co, ja kończyłem szkołę w Krakowie, zaczynałem grać w Hutniku Kraków, zawsze, przede wszystkim kibicuję zawsze polskim zespołom, można powiedzieć wszystkim. No boli taka porażka, no bo wiesz, tu już nie chodzi o takie sytuacje, no co pogróżki, Wisła przeszła dalej, wygrała 4-1, no, to co lepiej by było, jakby nie strzeliłyby, Wisła odpadła, wiesz, no to taki kibic inaczej patrzy, no ale myśmy dostali niezłe cięgi, niezłą reprymendę w klubie za tą porażkę, bo liczyliśmy, że przejdziemy do następnej rundy, więc tam, z tego co pamiętam, też jakieś kary się posypały finansowe za ten mecz piłkarzy, więc to na pewno niesamowicie wszystkie bolało. Nie gra się łatwo, jak grasz za granicą polskiemu zespołowi, bo tutaj to co w Krakowie, tak jak mówię, w którym zaczynałem jakby piłkarską karierę, no to co ja w Krakowie usłyszałem, na Legii co usłyszałem, to uwierz mi, to 90 minut, wszystkie piosenki były na mój temat. Musisz umieć się wyłączyć. Jak jedyny byłeś w stanie zrozumieć, no, nie, to, trzeba było kogoś wyprowadzić z równowagi. Nie, no tak, tylko że wiesz, wyłączasz wtedy głowę i musisz i tak mimo to grać. Nie? Ty Zbyszek, wiesz, że najmocniejszą stroną Tomka to były rzuty z autu? Rzuty z autu. No tak, no tak, szczerze powiem, można się śmiać albo nie, bo w ogóle to abstrakcyjnie kiedyś wyszło, bo była taka sytuacja w Hutniku Kraków. Ja nie wiedziałem w ogóle, że tak daleko z autu rzucę, nie? Miałem 18 lat, któryś mecz tam grałem w Ekstraklasie, dzisiaj wtedy pierwszej lidze. Była końcówka meczu, była 90 minuta i ktoś tam, piłka wyleciała na aut, ja tam akurat stałem, ktoś krzyczy wrzuć, nie? Ja wrzuciłem 6 z tego bramkę, no i tak gdzieś potem zaczęliśmy próbować i strzelać, tam 40 bramek, gdzieś tam asyst po autach miałem. Ile metrów byłeś w stanie wrzucić? Nie wiem, byłem w stanie wrzucić z narożnika, tak, gdzie przez linię, no to potrafiłem, parę razy mi się udało, że przerzuciłem nawet długi słupek, nie? Drugi słupek. Bramek 40. Mamy... No, gdzieś asyst mam 40. Mam... Czyli najlepiej asystowałeś, jakbyś za boiskiem. Za boiskiem, no dokładnie. Przepraszam, panowie, połączenie, mamy ważne połączenie. Halo, z kim rozmawiamy? Halo, dzień dobry. Cześć. Cześć, z strony Błażej z Katowic. Błażej, do kogo masz pytanie? Ja mam pytanie do pana Tomka. Panie Tomku, ja interesuję się piłką od najmłodszych lat, tak naprawdę. Widziałem pana bramkę z połowy dla Górnika Zabrze. No, trzeba mieć kopyta, żeby tak strzelić. I mam takie pytanie, czy tak samo mocno Zbigniew Bartman odczuje na swoim udzie kopnięcie po prostu? Jest trochę różnica, uderzyć piłkę ręką w siatkówce jest trochę różnica, kopnąć piłkę nogą, a jest co innego kopnąć się samemu po nogach, znaczy z rywalem, nie? No, słuchajcie, nie będziemy tego ukrywać, jest to dla nas coś nowego i będzie, nie bójcie się, będzie ogień. Każdy z nas jest sportowcem, każdy z nas będzie chciał wygrać, także tutaj nikt nie będzie wychodził i nie będzie się kładł, nie? Cieszę się, że ani będzie Zbyszek... Ani po dupie klepał. Ani po dupie klepał, to cieszę się, że Zbyszek jest faworytem, uwielbiam takie role. Lubię też zawsze sprawić psikusa, także ta prawa noga jest cały czas trenowana. Ślizgi są trenowane. Ślizgów to nie mogę robić. Ślizgów zabrany został mu jeden atut. Nie mogę robić ślizgów, ale... Równostrawą nie będzie. Nie, no nie ma, tu nie będzie też trawy. Natomiast co ciekawe, nie wiem, czy oglądałeś, Błażeju, film na naszym kanale Dzień ze Zbigniewem Bartmanem i się okazało, że Zbyszek to kopie też na głowę człowieka, który spokojnie ma 1,90 m. Widziałem cię przecież. Lexi Reka do całego podniosła. Zbigniewa filmu nie widziałem, widziałem sam początek. No to chłopie, jak ty do programu przygotowany jesteś, jak ty filmu nie widziałeś? Tak, bo na YouTubie jestem, mówię, zadzwonię, bo pana podziwiam jako piłkarza z racji, że się interesuje. Rozwaliło mnie na samym początku, jak pan wchodzi do tam sali treningowej, mówią King of the Jungle i po prostu wydaje mi się, że właśnie pan w klatce pokaże to, czego brakuje we Free Fightach, tego charakteru, tego wszystkiego, co... No co, tak jak mówię, co brakuje, tak? Uralski charakter, siekierką wyskoczy. Nie, miłe słowa, słuchaj, super, dziękuję. To nie jest tak, że my mega się szanujemy, bo ja szanuję każdego zawodowego sportowca, ale to nie znaczy, że zafilamy w klatce, tak samo będziemy rozmawiać. No wiadomo, ja będę chciał bić Zbyszka, Zbyszek będzie chciał bić mnie, każdy będzie chciał, nie wiem, spróbować ze stycznia drugi raz zawalczyć, no to chyba nie podlega wątpliwościom. No, każdy z nas chciał wygrywać. Jeden zrobił taką karierę, drugi taką. No, nie każdy się rodzi, nie wiem, Ronaldo, Messi i kimś innym, tak? Peszko. Ja, no czy Peszko, nie było łatwo go prowadzić jako menadżer, bo to przecież człowieku nieuchwytny cel. Nieuchwytny cel. Rozwinę za chwilę, ale ja powiem tak, ja uważam, że na mój poziom talentu, jaki dostałem, wszedłem prawie na maksa, więc nie chcę myśleć o tym, co by było jakbyś robił tak i robił tak. Słuchaj, nikt nam nic za darmo nie da. No. Wszystko żeśmy zapracowali. Rozmawialiśmy w ogóle przed programem, bo tak naprawdę dzisiaj drugi raz się widzimy. Rozmawialiśmy przed programem, powiedzieliśmy, że za granicą nie ma nic za darmo. Sławek też był. Na twoją pozycję czeka w każdej dyscyplinie zespołowej 4-5 i każdy się czeka, że ci się noga podwinie i że to on będzie grał w pierwszym składzie. No co to dużo mówi? Czy w pierwszej szóstce, czy w 11, czy w 7, w piłce ręcznej wcale nie jest tak różowy, wcale nie kończy się to tylko na meczu sobotnim, w którym sobie wychodzisz i się cieszysz bez 60 tysięcy kibiców, tak? Bo to tam jest niesamowicie ciężka praca w okresach przygotowawczych. Ja przypomnę, że ten program nazywa się Rose, jeżeli chcecie zadać jakieś pytania albo coś ciekawego powiedzieć naszych zawodników, śmiało do nas dzwońcie, a że nic nie ma w życiu za darmo, to możecie kupić bilety na Torwar 5 sierpnia. To main event. Tomasz Hajto zmierzy się ze Zbigniewem Bartmanem, piłkarzem na siatkówkę, zostało tylko 30% biletów, więc spieszcie się, bo mówię wam to całkowicie szczerze, oglądanie przed ekranem, a na żywo to jest zupełnie inny klimat. Tam są emocje, tam jest stres, tam jest doping, a nie wiem, czy ty nie masz stresu, Zbyszek, ponieważ jesteś jednym z największych faworytów w gali. Ciężko mieć większy, mniejszy kurs niż ten, który ty posiadasz. Otóż za złotówkę takim... płacą 90 groszy. Złoty, znaczy 1,10, to jest kurs na ciebie. Dlaczego ludzie aż tak w ciebie wierzą, ba, dlaczego aż tak skreślają Tomka? No właśnie nie do końca zdaję sobie z tego sprawę, bo jakby ta różnica jest kosmiczna. No tak, to tak, jakby Tomek wychodził bez jednej ręki albo bez nogi, no dokładnie. Nie, wydaje mi się, że chodzi o różnicę wieku, ale jak widać Tomek cały czas jest w formie, cały czas się rusza i cały czas, jak mówi, ta noga jest gruba, także... Także będzie na pewno ją czuć, ale no, ja nigdy nie miałem problemu z rolą czy to lidera, czy faworyta, czy z presją, bo ta presja, tak jak Tomek mówił, my w siatkówce, jak nie przywoźmy medalu, no to jest lipa, dramat i jesteśmy wytykani palcami, więc ta presja też jest na pewno troszeczkę inna, jakby przez 20 lat zawodowego grania zjadłem jej dużo, wiadomo, że w oktagonie to też jest inna presja, inny troszkę stres i inaczej to będzie wyglądać, no, ale bez przesady, no to jakby faworyta w tej walce ktoś wyznaczyć musiał, a tak naprawdę oktagon... Ale te kursy, kiedy nie wiemy kto jeszcze co potrafi, są zazwyczaj bardziej wyrównane, a tutaj ludzie wręcz nie dają żadnych szans Tomkowi. Ale to powiem ci, że zajebiście, uwielbiam takie sytuacje. Okay. Uwielbiam być w sytuacjach takich, gdzie grałem w zespole,
który był słabszy, jechałeś na mecz. Małych do dużych. Brawo, brawo. I uważam, takie sytuacje są fajne, bo to ile razy jest w sportach, mówię, zespołowych. Tutaj nie, to nie jest sport zespołowy. To jest dla mnie i dla Zbyszka na pewno coś innego, bo to my wychodzimy jeden na jeden, tu nie będzie nam żaden kolega pomagał. Komu odetnie tlen, kto kogo... Tlen to ten prąd komu odetnie. No prąd jest związany z tlenem. Widać, że nie jesteś ze sportu, ale okej. Spokojnie. Nie, włączenie, jak się odetnie tlen, to ci odcina ręce i wszystko. No to widzimy w zawodowych walkach w UFC, że czasami się zdarza taki moment, że ktoś cały czas atakuje przez jakiś moment i ten, który niby cały czas przez półtorej minuty był słabszy, zawsze się okazuje, że dobrze to wytrzymał, nie przyjął aż tak mocnych ciosów i za chwilę on jest ten, który walkę wygrywa. Więc w sportach indywidualnych to jest zupełnie, sam gram w tej stazie, więc wiem, że to walczysz czasami sam ze sobą, a niekoniecznie z rywalem. To jeszcze zanim bierzemy telefon, chciałem się zapytać, co masz do powiedzenia wszystkim tym ludziom, którzy tak cię skreślają przed tym starciem? Masz kurs ponad 5 na siebie samego. Postawił. Sam na siebie, słuchaj, w takiej sytuacji sam na siebie postawię. Ale ty wiesz, że to rośnie, bo się zaczynało 4 tam skaczyki, a teraz jest z tego, co ja wiem, to jest ponad 5, tak chyba 5-20, jeżeli dobrze pamiętam. No wiesz, zawsze dobry biznes. Bukmacher zawsze największe pieniądze zarabia na tym, jak przegra faworyt. Wiesz o tym. Jak przegra Real Madrid, przegra Barcelona, no to wtedy nie ręce zaciąłem, bo każdy dorzuca te zespoły, które są faworytami, żeby sobie kurs zwiększyć. Ja mówię, co chodzi o Bukmacherkę, więc... No na tobie można pewno bardzo dużo zarobić, jeżeli oczywiście byś wygrał. Słuchaj, ja mam swój plan, mam swój pomysł, jak to mówił zawsze Piotrek Świeczewski. Dobre słowa, ja ten turniej w Zielonej Górze świetnie pamiętam. Tak jak wspomniałeś, wygraliśmy go, jeżeli się nie mylę, to nawet chyba bez straty seta. Więc fajne granie było. Pamiętam też, jak świetnie nas przywitaliście, wy kibice, bo my przylecieliśmy samolotem do Zielonej Góry. Na lotnisku mieliśmy niesamowitą fetę i powitanie. Później sam cały turniej też był genialny, hala wypełniona do ostatniego miejsca. I szał generalnie w mieście na nasz pobyt w Zielonej Górze. Dużo zdrowia tam zostawiliśmy, bo to był ostatni etap przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Londynie i trener jakby miał też fantazję, żeby jeszcze dokręcać śrubę, bo myślał, że będziemy jeszcze lepiej grać, mimo to, że wtedy graliśmy najlepszą siatkówkę na świecie, to myślał, że będziemy jeszcze lepszą grać. Się okazało, że to już nie było możliwe. A co do samego charakteru, no to tak jak sam powiedziałeś, zdaję sobie z tego sprawę świetnie, że bycie wiernym sobie wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest najtrudniejsze, bo cały czas jesteśmy oceniani przez wszystkich dookoła, przez środowisko, przez swoich znajomych, przez ludzi obcych sobie, którzy nigdy nie byli w naszych butach, a wiedzą najlepiej to, co my powinniśmy powiedzieć i co powinniśmy robić. I nigdy nie zadowolimy wszystkich, więc na pewno mówienie otwarcie tego, co się myśli i wygłaszanie swoich często niepopularnych albo inaczej niewygodnych opinii jest na pewno pewnego rodzaju oznaką odwagi i też, tak jak wcześniej wspomniałem, wierności sobie. A wydaje mi się, że w życiu najważniejsze jest to, żeby być wiernym sobie i cieszyć się z własnego życia i żyć dla siebie, a nie dla ludzi dookoła. Dlatego... Tak jak mówisz, myślę, że te lata tam 2010-13 to były najlepsze moje lata, jeżeli też chodzi o granie w reprezentacji. A za to, że byłem wierny sobie, w wielu przypadkach zapłaciłem dość wysoką cenę, ale uważam, że patrząc z perspektywy czasu, to by wielu praktycznie nic by nie zmienił. Jeżeli miałbym wybierać, żeby nie być sobą, przypodobywać się ludziom tylko po to, żeby, nie wiem, być w kadrze albo w niej nie być, albo po to, żeby mnie bardziej lubili, bo będę grzecznym, miłym chłopcem, który powie to, co chcą usłyszeć, no to sorry, wolę być tym, kim jestem. Przynajmniej wiem, że przyjaciele, którzy ze mną są, to są prawdziwi. Dlatego my, drodzy Państwo, bierzemy osobowości, nie ludzi nijakich, tylko właśnie Zbigniew Bartman, Tomasz Hajto, ludzie, którzy coś osiągnęli w piłce siatkowej, piłce nożnej, ale też mieli też dużo do powiedzenia. I to samo będzie, mam nadzieję, w oktagonie. Nie możecie tego przegapić. Gadać nie będziemy. Nie możemy przegapić. 5 sierpnia, Torwar, kupujcie bilety. Ile zostało? 30%. 30% tylko, tak, więc bierzcie się, bo to w Warszawie się rozmawia. Do tej konferencji już tylko 23%. I co najważniejsze, ja tam będę, ale jeszcze nie walczył, spokojnie. Będę na gali, będę po gali. Ja mogę tylko i w mokre spodenki, uwierz mi, stałej siły przyłożył na tyłek, to a musiałeś stać, to uwierz mi, że będę gali. Dzisiaj byś to zrobił, miałbyś pozew o zniesławienie, o molestowanie i nie wiem o co. Ja pamiętam, że musiałem wyjść zaśpiewać, to chyba łagodniej. Trochę łagodniej, chociaż nie wiem, czy dla tych, którzy słuchali. Natomiast wy będziecie mogli obejrzeć ten pojedynek, który jest kolejny, Tomasz Hajto, kontra Zbigniew Bartman, zanim zrobimy face to face jeszcze pytanie. Mówię się Piotrze Świerczewski, czy oglądacie jego ostatnią walkę? Tak, specjalnie włączyłem, wykupiłem to per preview ze względu na niego. Notabene zaproszyłem go do nas też na naszą galę, mogę tak chyba powiedzieć, naszą galę. Powiedział, że nie może, bo wcześniej zablokował sobie w czasy, bo też nie wiedział, jak ten pojedynek się potoczy. Powiem ci, że po to chociażby, żeby zobaczyć to, co on mi opowiadał, co robi wejście do ringu, żeby mi to porównał z wyjściem na murawę. Bo tego tak naprawdę nie wiem. Co innego jest wyjść na trybunę, gdzie masz 10 tysięcy ludzi w hali, w Katowicach, czy nie wiem, bo też mamy te hale, mamy tak do siatkówki w ogóle piękne, że to ludzie z zagranicy przyjeżdżają i klaskają i mówią, że nasz kraj się niesamowicie rozwinął. Chciałem zapytać, jaka jest różnica, nie? No i wiesz, wiem, ile Piotrek musiał przejść, Piotrek wagę robił, nie? Natomiast wygrał po trzech low kickach, czy ty jako piłkarz też możesz wygrać po low kickach? To my możemy wygrać po wszystkim, ja mogę low kick od niego dostać, ja mogę nie wytrzymać. To wiesz, to zależy, w które miejsce trafisz. Są punkty, które w organizmie, czy ja też miałem jakieś kontuzje, ty miałeś kontuzje. Może chcieć uderzyć, sam źle ręką trafisz i zawsze zrobisz kontuzję. Najgorzej, jak na wątrobę trafisz. Jedna sprawa, że możesz wątrobę bić, bo akurat ona jest zaprawiona w bojach. Panowie, zapraszam do pierwszego spotkania face to face. Tomasz Hajto, Bartman, zobaczmy, jak to wygląda. O, no, i przypomnijmy, ja będę trzymał, zapraszam do face to face, przypomnijmy bardzo ważnej kwestii. Ogromny faworyt, Tomek jest skreślany, natomiast widzicie, wzrost jest praktycznie taki sam. Panowie, w MMA robimy bardziej taki groźny wzrok wokół siebie. Zapraszam. Tomasz Hajto, Zbigniew Bartman, piłka nożna czy siatkówka, 5 sierpnia, Warszawa, hala Torwar, zapraszamy do kupna biletów. Komień event, co widzisz w oczach Tomka? Strach. Czy że jestem underdog, no to ja mogę. Tak, ja powiem tak. Na pewno się nie poddam. Będzie musiał mnie ukuć. Nie raz, nie dwa. Gryźć nie mogę, ale będę gotowy. On będzie też gotowy. Dawaj, powodzenia. Będzie bardzo dziękujemy panie i panowie. Pierwszy program Rose Cloud MMA. Już w środę, zobaczcie, kolejny odcinek, gdzie Nikita z Moniką będą znowu się tutaj kłóciły na pewno, a także Mrs. Hanik na Paulina Hornik. Że jesteśmy poza sceną? Tak. A poprowadzi ten program Arek Pawłowski. Zapraszamy w środę. Tomasz Hajto, Zbigniew Bartman, Sławomir Peszko. Bardzo dziękuję. Ile procent gaży na rozrywkę przeznaczymy? Twojej. Ale twojej. Twoje. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Dziś się. Hej.